Cześć kochani, jestem Ala Izabel i witam was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Nie wiem jak was, ale mnie się trochę zwaliła z nóg i trochę się jej nie spodziewałam tak szybko, dlatego to jest najwyższy czas, żeby wskoczyć w ciepłe swetry i sięgnąć po coś przyprawiającego o dreszczyk emocji. Dlatego też dzisiaj porozmawiamy o książce Naturalista od Andrew Main. Theo Kray jest lekko odklejonym od rzeczywistości profesorem bioinformatyki, który korzysta z ostatnich tygodni wakacji i prowadzi badania na terenie Montany. A przynajmniej do czasu, kiedy zostaje przyskrzyniony przez tamtejszą policję, która oskarża go o morderstwo. Otóż w okolicy odnaleziono ciało jego byłej studentki Juniper, która również prowadziła na tym terenie swoje badania biologiczne. I Theo co prawda dość szybko zostaje wypuszczony przez policję, jako że wypływają nowe dowody, według których kobieta została tak naprawdę zaatakowana przez dzikie zwierzę. Targany wyrzutami sumienia profesor nie może wyrzucić tej sprawy ze swojej głowy, szczególnie w momencie, kiedy w jego ręce całkiem przez przypadek niespecjalnie trafia probówka z krwią Juniper i z materiałem genetycznym jej potencjalnego mordercy, czyli zdaniem śledczych niedźwiedzia. Jak się później okaże, śmierć dziewczyny nie była przypadkowa, a sprawcą nie było dzikie zwierzę, tylko coś o wiele bardziej przebiegłego i sprytnego. Co więcej, okaże się też, że Juniper nie była jego pierwszą ofiarą, ale sprawę tych morderstw będzie musiał rozwiązać nie kto inny, jak nasz główny bohater, czyli Theo Kray. Tak słowem wstępu, dawno nie było na kanale odcinka o thrillerze, tym bardziej takim z wątkami kryminalnymi. O seryjnych mordercach to chyba w ogóle nigdy nie było tutaj takiego odcinka. I szczerze mówiąc, to wynika przede wszystkim z tego, że bardzo dawno nie czytałam takiego rodzaju książek, ale myślę, że powoli powinnam do tego wrócić, bo taka jesienna aura definitywnie skłania mnie ku takiemu siedzeniu pod kocem z książką i rozwiązywaniu zagadek. A teraz może przejdźmy do moich przemyśleń na temat tej książki, czyli zacznijmy od głównego bohatera. Theo Kray jest naprawdę inteligentnym profesorem, który wręcz można powiedzieć, że jest geniuszem. Ma wiedzę na temat, chociaż trochę wiedzy na temat każdej dziedziny życia i świata. Oprócz ludzi. Jest na tyle antyspołeczny, że nie rozumie ludzkich zachowań, sam nie potrafi też uzewnętrzniać swoich uczuć i swoich emocji, co ogólnie nie wyklucza to, że on je rzeczywiście ma. I pod tym względem troszeczkę mi przypomina Sherlocka, ale tylko pod tym względem, dlatego że o ile moim zdaniem Sherlock bardziej kierował się dedukcją, o tyle Theo bardziej mimo wszystko skupia się na prowadzeniu tej gry za pomocą swojej wiedzy, swoich zdolności, programów, które sam stworzył, swoich wynalazków i tego typu rzeczy. Należy też wspomnieć, że właściwie Theo tę walkę z seryjnym mordercą prowadzi głównie w pojedynkę. To znaczy służby publiczne zupełnie nie chcą się przyznać do tego, że to nie jest dzikie zwierzę i nie chcą wziąć pod uwagę tego, że to może być rzeczywiście człowiek. Biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie kwestie związane z Theo, to trzeba powiedzieć, że naprawdę byłam bardzo fajną postacią. Bardzo fajnie się o nim czytało i chociaż z jednej strony był czasami wręcz uroczy w tej swojej nieświadomości, w nieodgadywaniu aluzji i sygnałów, które dobiegają zewsząd i od wszystkich ludzi dookoła niego. Ale mimo to były też takie momenty, kiedy totalnie nas zaskakiwał, zarzucając takimi ciekawostkami i takim zasobem wiedzy, który przekazywał w na tyle zrozumiały dla nas sposób, że ta książka nie tylko jest dobrą rozrywką skupiającą się na rozwiązaniu zagadki mordercy i odnalezieniu go, ale też daje nam jakąś tam dawkę wiedzy na temat świata, na temat biologii i zresztą nie tylko. Tajemnica, którą z Theo rozwiązujemy, jest definitywnie zaskakująca, lekko przerażająca, lekko czasami nawet obrzydliwa, także żałowałam, że akurat jem w tym momencie i przede wszystkim dobrze przemyślana i dobrze rozpracowana, dlatego że tożsamość mordercy poznajemy właściwie ani za wcześnie, ani za późno. Do tego stopnia, że książka trzyma nas cały czas w napięciu, ale nie zdążyła już nam się znudzić. Ta ciekawość jest cały czas podsycana przez różne zwroty akcji i różne elementy, o których się po kolei dowiadujemy w tej książce. I muszę przyznać, że ta tajemnica i ta tożsamość właśnie mordercy była zagadką, której chyba
nie dało się rozwiązać samodzielnie przedwcześnie, bo nie chwaląc się, często mi się zdarza, że już na początku wiem mniej więcej, kto jest mordercą. Chyba większości ludzi, którzy czytają książki, tak się zdarza. Ale mimo to wydaje mi się, że w tym przypadku to było wręcz niemożliwe, żebyśmy na to wpadli. Mimo że, uwierzcie, próbowałam bardzo namiętnie. Tak na dobrą sprawę boję się cokolwiek więcej wam o tym powiedzieć, bo w większej części ta książka mimo wszystko jest kryminałem, także cokolwiek powiem może być użyte przeciwko mnie bądź przeciwko wam. Także powiem jeszcze tylko to, że z tego co wiem, Naturalista jest pierwszym tomem serii thrillerów od wydawnictwa BAM, także jeżeli lubicie takiego rodzaju książki, to myślę, że będziecie zachwyceni tą wiadomością. A ja szczerze mówiąc bardzo chętnie sięgnę po kolejne części, ale mam taką małą nadzieję, że mimo wszystko bohaterem kolejnych książek nadal będzie ci okej. Podsumowanie, zaczniemy od mojego zwierzenia, mianowicie chciałam tę książkę przeczytać jak najszybciej, dlatego że w przyszły poniedziałek mam obronę pracy magisterskiej i muszę się uczyć, ale nie chciałam was zawieść, chciałam, żeby dzisiaj się pokazał ten odcinek, dlatego założenie było takie, czytam ją jak najszybciej się da. A z reguły mam tak, że kiedy muszę przeczytać książkę, to nie chcę jej czytać, to znaczy odkładam ją co chwilę na bok, mam 1500 pomysłów, co właśnie w tym momencie powinnam robić, byleby tylko nie czytać i ogólnie wiecie, pograłabym, nie wiem, poszłabym na spacer, wszystko bym zrobiła, podkurzała najchętniej całą pustynię. Nie miałam tak z tą książką. Usiadłam do niej, zajęła mi jeden dzień, bo ja nie potrafię szybko czytać książek, po prostu nie potrafię, nie sprawiają mi wtedy żadnej przyjemności. Zajęła mi jeden dzień, nie było takiego momentu, kiedy chciałabym ją odłożyć i chciałabym się zająć czymś innym. Po prostu trzymała niesamowicie w napięciu i co chwilę podgrzewała ten klimat do tego stopnia, że po prostu musiałam przeczytać ją do końca jak najszybciej po to, żeby po prostu wiedzieć, kto jest mordercą. Także to jest jedna z rekomendacji, którą jestem w stanie wam tutaj rzucić. A przechodząc do podsumowania. Po pierwsze, jak już mówiłam, bardzo fajny główny bohater, którego polubicie, dlatego że on nie jest wyidealizowany, nie jest super bohaterem. Jest tak samo inteligentny, jak nieporadny życiowo. Po drugie, bardzo przystępny i lekki sposób pisania, przez co bardzo szybko się to czyta. I nawet te naukowe wstawki nie są irytujące, jesteśmy w stanie je jak najbardziej zrozumieć i przyswoić. I też nie mamy takiego wrażenia, że nie rozumiemy ich, więc jesteśmy gdzieś tam w tyle z fabułą i nie rozumiemy wniosków, które wysnuł główny bohater. I po trzecie, naprawdę bardzo interesująca historia, bardzo fajny pomysł. I są tutaj rzeczywiście takie elementy, które cały czas podgrzewają nam tą atmosferę, przez co ta książka się nie nudzi. I tak na koniec jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że zapomniałam wspomnieć, ta książka może niekoniecznie jest dobra dla młodego czytelnika, dlatego że mamy tutaj naprawdę sporo trupów. Jak już mówiłam, ona jest czasem makabryczna, jest czasem lekko obrzydliwa, także no zastanówcie się, czy to jest na pewno coś, co chcecie czytać. A ja już nie przedłużając, chciałam wam bardzo podziękować za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby koniecznie dać mi znać w komentarzu i wcisnąć łapkę w górę. Jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, to kliknijcie przycisk subskrybuj i dzwoneczek zaraz obok. I do zobaczenia. Cześć!